panowie, przeczytajcie. To jest sprawozdanie napisane przez siostrzeńca prezesa. Ala ma kota. Bardzo ładna kaligrafia. Widać, że ma zdolności po wuju. I treściwe. Widać, że umysł syntetyczny. Bo to dzięki wykształceniu. Pierwsza klasa. Szkoły podstawowej. A nie sądzicie, że trochę jednak za krótko? Może odrobinę. No, to rozwincie jako pracę zleconą. To Zarządu Głównego Centralnej Rady Państwowej Ośrodka Ewidencji KOTKA Kotka. Niniejszym zawiadamię uprzejmie, że Ala ma kota. Panowie, prezes powiedział. Mam dla was zadanie. Z okazji inspekcji zorganizujemy skromne przyjęcie dla inspektora. Koleżeńska lampka wina. A, i do tego jakieś grzybki. Najlepiej rydze. Resort ryzów nie posiada. Jest tylko pasta do butów i kubańskie ananasy z importu. Pasta jest pierwszej jakości. Co do ananasów, nie wiem, bo nie posiadają etykiety. Muszą być rydze. Rydze są, ale u baby. Rachunek za rydzę musi mieć pieczątkę instytucji państwowej, a baba jest prywatna, ciało fizyczne, a nie prawne. Baba wykluczona! Co robić? Co robić w takiej sytuacji? Mam pomysł. Zróbmy babie pieczątkę. Baba pod przymusowym zarządem państwowym. Przybije się babie na rachunku, baba się podpisze i załatwione. Czekoladek z rumem już nie ma, wyszły. Są tylko czekoladki z kwaśnym mlekiem, bezalkoholowe. A czekoladki bez niczego są? Nie ma. A to nie szkodzi. Kwaśne mleko się usunie, dokupi się rum osobno i doleje do czekoladek. Kiedy rum osobno też nie ma. Kupmy mu pół litra spirytusu i 10 dekokrówek. No nawet jak alkoholu nie lubi, no to zje krówki. Jeszcze po jednym?